kokiem sięgnąć rzepak. Rzepak kwitnie, a skoro rzepak kwitnie, to będziemy łowić... Belonę. To jest, belonę, tylko nie, słuchajcie, nie na spinning, bo już o tym było na kanale dosyć dużo. Dzisiaj będziemy łowić na... Surfcasting. To jest, metodą surfcastingową. Tego jeszcze chyba nie było, a na pewno nie było takiego instruktażu od A do Z, jak złowić belonę. Zaczynamy. Słuchajcie, mam też taki pomysł dodatkowy, żeby sprawdzić, czy te belony biorą na te kulki wypornościowe koloru kolorowego, tak to nazwijmy, czyli jakieś białe, czerwone, żółte, czy faktycznie srebrne walą. My z Filipem łowimy na właśnie takie różne kolorowe, takie typowo flądrowe, nawet można powiedzieć małe. Adrian łowi na srebrne. Zobaczcie, tak wygląda to w praktyce. Mamy nasze bojki wypornościowe, a poniżej jest nasza przynęta. I teraz po to robimy ten przypon taki wysoki, żeby umieścić tą przynętę albo gdzieś tam w toni, albo gdzieś na samej powierzchni. To zależy tylko i wyłącznie od naszej fantazji, od tego, jak wysoko będzie się znajdował nasz przypon. Filip zaraz będzie testować swoją nową wędkę, którą dostał od Adriana. Dobra, Filip ćwiczy rzuty bardzo dobrze, idzie mu coraz lepiej, a my idziemy zobaczyć, jak powinien wyglądać zestaw na belonę, na surfa. Co ja mam opowiadać? No z czego jest zbudowany taki zestaw, powiedz? Żyłka główna 0,50, ta jest akurat krótki przypon. Tutaj albo to jest ta główna żyłka. Aha. Boczny drog. Dobra, ale powiedz nam od razu, co ci daje dłuższy ten główny przypon? Krótszy, a dłuższy? Że możesz co, że... sobie regulować długość, znaczy jak on będzie wyporny. Aha, czyli góry, jeszcze albo... wysokość wyżej, tak, niżej. Tak. Czy to ma znaczenie przy połowie belon, że nie wiem, że kulki dryfują ci na samej powierzchni czy w toni? Zależy jak ona bierze. Ona może ci wziąć w wodzie. Aha. Albo z wody. Mhm. I wtedy zrobić tłumacz końcowy ten. No właśnie, słuchaj, ty masz srebrne, ja mam takie różne dziwne kolory. Jak zauważyłeś, srebrny najlepszy? Dobrze się spisują. No ostatnio miałem komplecik to srebrne albo srebrno-zielone, srebrno-niebieskie albo srebrno-zielone. Aha. Dobra. Ile to ma ten przypon boczny, bo to też widzę, że żyłeczka chyba 0,50 też. 0,50, no. No. I fluorocarbon miałem. Półtora metra? O, gdzieś tak mniej więcej. Półtora metra. I to wystarczy, żeby łowić skutecznie belonę. Jak daleko te bojki od haczyka? 20 cm, nie? Tak jak masz tutaj, rozumiem. Tak. Dobra, ale widzę, że to masz na stoperkach, czyli możesz to przemieszczać. Tak. Możesz bliżej, możesz przy samym haku. No dobra, ale czemu nie przy samym haku? Już się sprawdzały cały czas 20 cm od haczyka, nie? Tak. No Michał tam też ciągnie, patrzy tutaj na swoją wędkę, nie? Coś tam widać już? Nie, no coś tam pójdzie, albo płynie w naszą stronę. Może zeszła? Może zeszła, nie. Ale nie, jest. Jest. Pierwsza w tym roku na surfa. Nie? Pierwsza w tym roku na surfa? Tak jest. Co ty gadasz? No proszę, jak fajnie walczy. One ogólnie głęboko mają połknięte, nie? To jest troszeczkę inaczej niż na spinning. Zobaczcie, tak to wygląda. No i pięknie. Pierwsza jest. Ale zobaczcie jak... Jak ona tańczy. Jak tańczy, no. Dosyć duże bojki, zobaczcie, takie bojki, bo one muszą sprawić to, żeby nam nasza przynęta poleciała do góry, więc tutaj Adrian ma użyte naprawdę bardzo dużo. Zobaczymy, bo ja dzisiaj użyłem malutkę i czy to robi robotę, czy te małe też mogą być. Właśnie zobaczymy na tym dzisiejszym filmie. Patrz, że wieje wiatr. Ty nie możesz na wprost rzucić, ty musisz rzucić bardziej tam, nie? No to ja... No dobra, no dawaj. Zeszło. Idealnie przede mną. Nie, prawie dobrze, ale tutaj zeszło. Parę metrów ci zeszło. Nie! Zeszło u parę metrów, nie? Troszkę. No. Widzisz, troszkę ci zeszło. Także wiesz, tu cię słuchaj pana. Poćwiczy. No. Adrian, co jest najlepszego na przynętę na belony? No myślę, że śledź jednak, nie? No śledź. Sprota też, nie? W całości. Dobra, a słuchaj, belona na belonę. Próbowałeś? Na pewno.
ale jakoś to nie było za ciekawe, chyba szczerze mówiąc. Myślę, że zapach też robi swoje, nie? Aha. Dobrze. Coś? No nie wiem, no ja na śledzie chyba najlepsze efekty są jednak. Nie? Dobra, a wielkości przynęt, kombinowałeś z wielkościami przynęt? Taki pasek bardziej, nie? Taki aha. Podłużny pasek, nie? Nie tak jak na flądrę. Mhm. Nawet kwadracik jakiś czy coś, tam paseczek właśnie. Z tego tak. Srebrnego najbardziej, nie? No. Ze śledzika, żeby się tak błyskał czy coś tam. No właśnie, podejrzymy co on tutaj ma. Zobaczcie, tak to wygląda w praktyce. Jak łowimy balony na spinning, no to mamy, wiecie, te bodziasy czasami są takie duże. Natomiast tu możemy troszeczkę mniejsze zrobić przynęty. Zobaczcie, on ma tutaj tak, powiedzmy, że ja bym powiedział, że to jest optymalne. Natomiast no takie coś też nie zaszkodzi. Na pewno nie zaszkodzi. To bardziej to czarne się wtedy ścinam, nie? Żeby zostało to srebrne, nie? Tak, tak, tak. Słuchajcie, to mu podkradniemy, zaraz Filipowi to wrzucimy na zestaw. Belona lubi jak coś się świeci. My dzisiaj próbujemy łowić belonę na naszych wędkach, nie na srebrne kulki. Żeby też troszeczkę to odczarować, bo wszyscy twierdzą, że na srebro, na srebro, na srebro. Ja uważam, że jak jej podamy na tacy inny kolor, to też weźmie. Okej, Filip, zadowolony z wędki? Tak. Fajnie, nauczył się rzucać, bardzo szybko opanował tą technikę. No to mamy naszą wędkę, mamy przypon strzałowy, o tym już żeśmy mówili wcześniej. Tutaj mamy, zobaczcie, ten przypon końcowy i najważniejsze, mamy stoperki. Po co nam te stoperki? Po to, żeby nasz przypon boczny, o którym za chwilę powiem, mógł się przemieszczać góra-dół. No dobra, to dochodzimy do tego przyponu bocznego. Słuchajcie, trochę dzisiaj będziemy chcieli odczarować to, że balona bierze tylko na te srebrne kulki. To zrobiliśmy coś takiego bardziej flądrowego. Czyli mamy gdzieś tak 1,5 metra przyponu. Wygląda on dokładnie tak. Gdzie mamy haczyk, nie za duży, coś takiego. Mamy te nasze kulki na stoperkach, więc jesteśmy w stanie, zobaczcie sobie, tutaj to dalej bliżej zrobić. Następnie ciśniemy. Ciśniemy to nasze 1,5 metra, czy tam metr. No i mamy tutaj mój ulubiony QBS. Ja go po prostu zaklikuję, weszło i on się tutaj może, zobaczcie, majdać. To powiedzmy coś takiego, jakbyśmy mieli krętlik. No i on się może przemieszczać, zobaczcie, góra, dół. Dlaczego tak? Po to, żeby ta nasza przynęta była jak najwyżej toni. Sprawdziliśmy to, że jeżeli zarzucimy tutaj przy jakiś tam filecik śledziowy, to będzie to wyglądać w ten sposób, że nasze kulki wypornościowe będą pływać po powierzchni, o ile damy im taką możliwość, czyli że no od dna, czyli od naszego ciężarka, plus tutaj to się tam no ładnie podniesie aż tam mocno do góry, no i potem to 1,5 metra da nam lustro wody. Jak nie da lustra wody, to się nie martwcie, bo belona też bierze oczywiście w toni. Belona rzadko kiedy wyskakuje nad powierzchnię, żeby co, jak to było w tej książce? Przebyć wędkarzy, tak, taka książka, nie? Filip taką dostał kiedyś na urodziny. Dobra, zakładamy filecik ze śledzia. Ja to robię w ten sposób, metod jest dużo, natomiast ja bym tutaj nie przesadzał z tym filecikiem śledziowym z tego względu, że może być problem, żeby później to daleko posłać. Czym większy, tym może być większy problem. Coś takiego, zobaczcie, bardzo fajnie to wygląda. Mam nadzieję, że nam się nie będzie za mocno plątać. Zobaczcie, mamy ten nasz przyponik końcowy. Zobaczcie, to 1,5 metra. Mamy ciężarek, no i tutaj ten QBS-ik i sobie to tak, to w wodzie oczywiście poleci ładnie do góry. Zobaczcie, będzie tu. I tu będzie też gdzieś tam pływać. Także docelowo myślę, że może nawet mieć z 2 metry głębokości. Co to nasze łowisko. Mamy ciężarek. Tam mamy Filipa, już przygotowany do rzutu. A zobaczcie, tu mamy naszą przynętę. I ona sobie idzie. I tu. To jest wszystko ładnie w linii prostej. Nie ma wata, żeby to nam się, nie wiem, splątało w locie, czy się zrobił jakiś mega helikopter. Filip, zwróć uwagę na to, że teraz mamy bardzo duży, mocny, boczny wiatr i musisz bardzo mocno w lewą stronę skręcić. Lecimy. Świetnie. Ok. Delikatnie naciągamy, ale naprawdę delikatniutko. I do sztycy. To mnie zawsze ciekawiło, czy podciąganie przy belonie też nam coś daje, bo przy flądrze no to wiadomo, bo to leży na dnie, nie? Ale tu mamy bardzo duży przypon i on teoretycznie powinien się cały czas majdać, więc podciąganie chyba nic nie daje, co? Nie, ja tylko sprawdzam, czy może coś nie siedzi po prostu. Aha. Bardzo podobna sprawa, czyli mamy obciążenie, mamy, zobaczcie, jakiś krętliczek, który może lecieć góra-dół. Tutaj zastopowany dosyć nisko. Kuleczki srebrne,
też ze stoperkami. O, i tutaj gdzieś mały haczyk. Słuchajcie, no budowa jest bardzo, bardzo podobna. Nie jest to żadna filozofia, można łowić tylko na jeden haczyk belony. Jedynie co, to zobaczcie, trochę dłuższy. Dłuższy ten przypon boczny, bo z 2 metry myślę może mieć. O. Przy połowie flounder metodą surfcastingową musimy często podciągać, żeby też delikatnie poruszyć tymi naszymi przynętami, żeby je troszeczkę przemieścić. Przy łowieniu metodą surfcastingową velon w zasadzie nie musimy tego robić. Jeżeli jesteśmy pewni, że chcemy na przykład umieścić naszą przynętę na stoku, bo spodziewamy się tam belon i uda nam się tam rzucić, nie musimy tej przynęty przerzucać co chwilę, nie musimy jej przemieszczać, ponieważ ten długi trok boczny, który mamy, sprawia to, że ta przynęta cały czas nam gdzieś dryfuje. Więc jeżeli belona pojawi się w tym łowisku, pojawi się w tym miejscu, które sami uznaliśmy, że jest najlepsze, no to ona to weźmie. Natomiast wiadomo, że od czasu do czasu musimy wyciągnąć ten zestaw, żeby na przykład chociażby sprawdzić, czy nam się nie poplątał. Różnie bywa, prądy są naprawdę bardzo różne w wodzie i często jest tak, że są jakieś delikatne wiry, prądy wsteczne, gdzieś tam jesteśmy na rewce, pod rewką i wtedy to się potrafi naprawdę bardzo mocno plątać, dlatego myślę, że tak optymalnie co 20 minut powinniśmy nasz zestaw wyciągnąć z wody, sprawdzić, czy wszystko jest ok i z powrotem go umieścić na łowisku tam, gdzie spodziewamy się, że te belony będą. Idzie bardzo ciężko, to dlatego, że mamy kotwiczący ciężarek użyty i zarzuciłem za tą rewkę przy pierwszą, którą tutaj mamy, czyli najpierw muszę na rewkę wejść tym ciężarkiem, więc on idzie pod rewę, pod górkę i idzie naprawdę bardzo ciężko na samym początku, a potem idzie zdecydowanie lepiej. Już widzę, że jesteśmy poplątani. Dobra, zobaczcie, coś takiego się dzieje, no się dzieje, no niestety dzieje się tak czasami, zobaczcie, jak to jest bardzo mocno splątane, znaczy się to się wydaje, że to jest mocno splątane, natomiast jak my to pociągniemy, no to już jest rozplątane, zobaczcie. Czemu tak się dzieje? Czasami jak mamy fluorokarbon słabej jakości, to ma tendencję do tego, żeby się z niego sprężynka robiła, no niestety tak bywa, natomiast to bywa różnie, dlatego musimy co jakiś czas to przerzucać, bo my sobie wyobrażamy to, że to jest w najlepszym punkcie, tam jest po prostu jakiś kosmos, tam jest w pełno belon, a to będzie tak splątane, że to po prostu nie będzie pracować. No dobra, słuchajcie, najprostsza metoda to po prostu wywalamy to na drugą stronę, idziemy troszeczkę do przodu, żeby to się napięło, żeby nam się zrobił taki prosty kąt. I zarzucamy. Nie powinno nam się poplątać, natomiast musimy przerzucać dosyć często, żeby być pewni, że to się tam nie poplątało. Zawsze się może pomajdać, obojętnie nawet jak będziemy dysponować najlepszym sprzętem, to się może poplątać. Pamiętajmy, że mamy 2 metry kroku bocznego. No i to są 2 metry żyłki, która może naprawdę na różne strony chodzić. No i dobra, kolejna belonka. Tak jest. Druga belonka na te kulki wypornościowe srebrne. Srebrno, chyba mieszane, pomarańczowe z zielonym tutaj są, nie? Aha. No ta tutaj troszeczkę walczy. O jak ładnie walczy, co Filip? Okej, okay, i powiedz mi, te kulki masz aż tak luzem puszczone, no mogą aż tak mocno się... zmieniłem je teraz, nie? Bo ja miałem bardzo daleko, bardzo blisko tego haczyka, nie? Tak. I teraz właśnie przesunąłem ten stoper specjalnie, tak mówię, że może nie. Aha. Aż nie było tak, wiesz, tak blisko u góry, nie? Mhm. Może tak delikatnie, wiesz, sama przynęta spadnie wtedy, nie? Tak. Te pół metra po wyżej blisko u góry. No, to, że... no dobra. Dobra, ale przed chwilą powiedziałeś, że daleko, daleko dzisiaj. Tak. No ale bardzo daleko. No i ile mam siły, tyle rzucam, nie? Szczerze mówiąc. Nie? Uh-huh. I co, czujesz się? Bardzo. Przejdź na tą stronę, żebyś się nie wbił w pale. Jeszcze. Tak 10 metrów, nawet do swojej wędki podejdź. Jeszcze.
pedału. Ciśnij, ciśnij. Jest. Jest, ładna. Dawaj, 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 dawaj. Jeszcze. Okej, okej, okej. Jej. Pierwsza balona Filipa. Filip, bo zawsze wszystkie ryby wypuszcza. No jak to zrobić, że się nie pomoczysz? No, rzuć ją. No, sam wykryłeś branie bardzo dobrze i opowiadaj. No nie, prawdopodobnie. Jeszcze, jeszcze podciągnij ją. Tutaj do nas. Okej. Bardzo dobrze. Przytrzymaj ją. Przytrzymaj, zobaczymy jak głęboko połknęła. Masz ją? Jest. Dobra, to się odpalmy. Pod twoją wędkę idź, pod twoją wędkę. Standardowa procedura, pod wędkę ciśniesz. Jeszcze, 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 jeszcze. I opowiadaj jak to jest ciągnąć balony. Jak to jest poszypana ciągnąć balony? Ciężko. Ciężko, a dobra, jakbyś miał porównać z leszczem, to chyba bardziej walczy, co? Nie wiem, ciężko jest, jakby wielki kamień się toczyło, niezbyt walczy. Słuchajcie, to też zależy od ciężarka, jaki będziemy mieli. No tutaj mamy taki bardzo mocno kotwiczący, więc Filip ma ciężko. Do dwóch dla co? Moich kolorowych kulek. Tak, tak. Co? I co ty na to powiedz? A wszyscy zawsze walą na te srebrne, nie? No myślę, że tak, ale to myślę, że to nie ma znaczenia tam, wiesz. Bardziej wyporność. No wiesz. Do przodu. Jest. Podskoczyłeś i jest, nie? Ale dupę mi złoiłeś. Ile masz? Ile Jurek? Powiedz ile masz balon. Zerowy jeszcze sezonu nie otworzyłem. No co ty gadasz? A Filip ma już trzy. Może. Podpatrzcie. Jurek pójdź, nie? Czas się chyba zbierać, jak siatki stawiają. Pewnie na balonę. No to Filip, mamy trzy balonki, nie? Trzy balony na kolorowe kulki. Adrian ma dwie na balony na srebrne kulki. Także wygrały kolorowe kulki. I tak jak widzicie na dzisiejszym filmie, żeśmy wam pokazali, no nie jest to jakieś trudne, także myślę, że taki pierwszy film instruktażowy jako taki o tej balonie. Będzie tego więcej na kanale. Dajcie znać w komentarzu, czy w ogóle chcecie tego typu filmy, nie? A my lecimy z Filipem chyba do domu, bo oświe zrobiło nam trochę zimno. Cześć!